co to jest książka elektroniczna? Skąd się nosiła? Po co jest? Czym się różni w szczególności od tradycyjnej książki? Tutaj na początek dosyć istotna uwaga. Książka elektroniczna, tak jak powiedział jeden z naszych kolegów, z którymi współpracujemy, to jest tak jak świnka morska. Ani świnka, ani morska, po prostu świnka morska. I książka to jest to samo. Ani książka, ani elektroniczna, to jest coś nowego. To jest książka elektroniczna. I teraz, czym się różni książka, e-książka, tak? Od tradycyjnej książki. Czym jest w ogóle książka, tak? Książka jako taka jest zapisem myśli ludzkiej, myśli innego człowieka, który chce się podzielić tą myślą z innymi ludźmi. I książka jest formą przelania tej myśli z jednej głowy do innych głów. I oczywiście, żeby to było możliwe i wykonalne, to tą myśl trzeba w jakiś sposób z jednej strony zwerbalizować, ale z drugiej strony w jakiś sposób zapisać w jakimś medium, przekazać w jakiejś formie. I tradycyjna książka, jaką znamy do tej pory, jaką się posługujemy od dziedzictwa, to jest książka w postaci kodeksu, tak? Czyli z plik kartek zszytych razem w formie kodeksu. I to jest coś, co rozumiemy, każdy wie, co to jest książka, wie, jak się posługiwać, do czego służy. Oczywiście to nie jest jedyna forma książki, jaka w ogóle istnieje, bo wcześniej istniały książki w innej formie, na przykład w formie zwojów papirusowych. W związku z tym widzimy, że jest pewna treść, tak? Książka jest zapisem treści w jakiejś formie. Ta forma się zmienia w związku ze zmianami technologii, ze zmianami historycznymi, z rozwojem techniki. I w szczególności w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy mamy możliwości zapisywania i używania książki w postaci elektronicznej. Tak? Znaczy, to, co jest istotne, ta obecna forma książki, forma e-książki, jest niematerialna. Tak? Książka kodeksowa czy książka papierosowa na zwoju wymagały wysiłków materialnych, o tyle książka elektroniczna sama w sobie nie wymaga wysiłku materialnego, jest wirtualna. Oczywiście, żeby ją czytać, to musimy ją gdzieś na jakiejś materii zaprezentować. Natomiast to, co jest istotne, ta sama e-książka może być czytana na różnych urządzeniach, jeśli tylko te urządzenia mają odpowiednie oprogramowanie, które umożliwia czytanie tej książki. I co nam daje to, że ta forma jest taka właśnie, tak? No po pierwsze daje nam to możliwości, których nie ma w tradycyjnej książce, tak? Po pierwsze jest to coś hipertekstowego, czyli wiemy, co to jest hipertekst, wszyscy używamy stron internetowych, stron www. Hipertekst jest możliwość dzielenia tekstu na kawałki i skakania między tymi kawałkami, posługując się jakimiś tam wyróżnionymi hiperodnośnikami. Możemy przeszukiwać, teksty zapisane w postaci elektronicznej możemy przeszukiwać, nie tylko kartkując książkę czy czytając ją, tylko zlecić to zadanie przeszukiwania oprogramowania, które wykorzystujemy do korzystania z książki, bo już nawet to robić w momencie tylko czytania. Książka elektroniczna z założenia jest przenośna, musi być przenośna i musi być standardowa. Jeśli korzystamy z książki na różnych urządzeniach, z różnej wielkości ekranu, z różnymi interfejsami użytkownika, z klawiaturą, bez klawiatury, to musi być pewien standard zapisu tej książki i standard korzystania z niej. W związku z tym, oczywiście tradycyjne książki też były w pewnym sensie standardowe, książka kodeksowa też jest standardem. Jest standard oprawy, że czytamy, przewracamy książki z prawa na lewo, tak? W naszej kulturze, tak? Bo w kulturach, jak piszemy w drugą stronę, możemy przewracać książki w drugą stronę, że mamy książkę, książka zbiera pewne elementy stałe, typu spisy treści, kartę tytułową i tak dalej. Tak? To też są pewne standardy. Te standardy istniały także w przypadku książki kodeksowej. W przypadku książki elektronicznej te standardy są jeszcze ważniejsze, bo dochodzi do tego nie tylko standard taki, żeby człowiek go rozumiał, tylko standard wymagany do tego, żeby technicznie było możliwe korzystanie z tej książki niezależnie od sprzętu i oprogramowania, jakiego używamy do czytania książki. Książka elektroniczna jako byt niematerialny ma miłą zaletę, jest wszędzie potencjalnie dostępna. Jest wszędzie dostępna, można ją wszędzie ze sobą zabrać. Oczywiście książkę tradycyjną ze sobą też można zabrać wszędzie, natomiast ogranicza nam nas tam albo pojemność naszego plecaka czy torby, albo pojemność naszego samochodu. Tak? Więc za dużo książek fizycznych, kodeksowych wziąć ze sobą. Natomiast książki elektroniczne,
dynamiczne, mają tę miłą cechę, że są nieskończenie łatwo pakowane. Tak? Możemy, jeśli tylko mamy odpowiednie pojemne nośniki, one są coraz pojemniejsze, możemy mieć ich dużo przy sobie zawsze, możemy mieć ten dostęp wszędzie. Książka elektroniczna potencjalnie może być też tańsza. Znów, z tej prostej przyczyny, że nie ma sama w sobie, nie wymaga nośnika fizycznego do przechowywania samej książki. Oczywiście książkę elektroniczną, książkę cyfrową musimy też gdzieś przechowywać na jakimś dysku czy karcie pamięci, ale na tej samej karcie możemy mieć różne książki. Więc to nie jest tak, że w ogóle musimy płacić za książkę elektroniczną czy za jej używanie, ale płacimy na przykład raz za urządzenie i możemy mieć na nim dużo różnych książek. Więc potencjalnie potem, jak już mamy infrastrukturę do czytania i dystrybucji książek, to samo tworzenie nowych książek i ich sprzedawanie, czyli pobieranie, może być tańsze. Książka elektroniczna jest ma też miłą cechę, że daje się łatwo aktualizować. Jeśli mamy zmienioną wersję książki, to możemy po prostu udostępnić nową wersję pliku i dać możliwość czytelnikom czy naszym odbiorcom korzystania z tej książki. W przypadku książki tradycyjnej, kodeksowej, bo musimy ją wydrukować, musimy ją magazynować, przewieźć, musimy z nią dotrzeć do czytelnika. To jest to znacznie łatwiejsze. Skąd się w ogóle to wzięło i dlaczego mówimy o książce cyfrowej? I dlaczego uważam, że jest to temat ważny? Temat jest ważny dlatego, że przed jakiegoś czasu zaczęliśmy żyć w świecie cyfrowym. Czy tego chcemy, czy nie, to czy nam to podoba, czy nie, to faktem jest, że świat się scyfryzował. W szczególności, jak zawsze lubię mówić, młode pokolenia, które ludzie, którzy mają już nawet 18 lat, nie pamiętają czasów, kiedy nie było komputerów. Na przykład moje dzieci nie pamiętają czasów, kiedy nie było komputera. Komputer był zawsze, tak? I korzysta się z niego jak z każdego innego urządzenia technicznego, tak jak myśmy korzystali z radia, telewizora czy z telefonu. I komputer jest czymś po prostu, co jest. Cyfrowe media są po prostu tym co jest. Telefony komórkowe po prostu są, z tego się po prostu korzysta. W związku z tym to, co robimy, znaczy książka też musi się dopasować do tego, tak? Też musi zaistnieć w tym świecie cyfrowym, ale oczywiście istnieje. Natomiast, żeby ona zaistniała skutecznie, to konieczne i w szczególności, żebyśmy mogli korzystać z tego dorobku, który mamy, bo książka jako taka jest zapisem myśli po to, żeby tą myśl zachować dla potomnych, tak? Żeby z niej korzystać później, tak? Z tej zapisanej treści korzystają ludzie, którzy nigdy autora nie mieli szans nawet spotkać, tak? Więc te cyfrowe możliwości, ten świat cyfrowy też musi tą książkę wchłonąć, tak? I teraz, tak jak powiedziałem, książka kodeksowa była pewną formą książki, która powstała na pewnym etapie historycznym. Książka cyfrowa jest nową formą książki. Dalej jest to książka, tylko w innej formie. I teraz to, co jest jeszcze bardzo istotne, co jest ważniejsze w książce, treść czy forma? Ja twierdzę, że treść, bo to jest to, co jest istotą książki. Forma jest tylko pewnym przygodnym sposobem jej prezentacji. W tej chwili jest to książka kodeksowa, książka cyfrowa w postaci e-booka. Za lat 10-50 może być to coś zupełnie innego. Natomiast ta sama treść może być interesująca dla ludzi, niezależnie od tego, w jakiej formie możemy ją dostępować. W przypadku plików cyfrowych oczywiście też to może być i też to jest na przykład w przypadku plików PDF, ale tak naprawdę forma prezentacji jest w tym momencie mniej ważna. Ważne jest, żeby w książce była zapisana informacja o strukturze. Dzięki temu książki, które mamy, które istnieją w formie cyfrowej, możemy w elastyczny sposób wykorzystywać, nawet w sposób, którego dzisiaj jeszcze nie wiemy. Tak możemy sobie wyobrazić, że książkę zapisaną w postaci cyfrowej może nam komputer odczytać. Są już urządzenia, które czy syntezatory mowy, które pozwalają automatycznie czytać książki. Co nam daje ta nowa forma książki? Jakie korzyści mogą odnieść
wszyscy, którzy z książką mają czynienia, przede wszystkim korzyści mogą i powinni odnieść czytelnicy. Czytelnicy mają szansę szybciej, taniej i w wygodniejszy sposób dotrzeć do treści, które ich interesują. To jest oczywiste, tak? Każdy z nas nosi przy sobie w tej chwili urządzenia cyfrowe i każdy z nas ma szansę w łatwy i szybki sposób dotrzeć do tego co potrzebuje. Może zawsze mieć swoje ulubione książki przy sobie. Dla autorów szansa dotarcia szerszego kręgu odbiorców. Ja tutaj zawsze zadaję takie pytanie na różnych prezentacjach. Co jest miarą sukcesu autora? Czy zastanawiacie się Państwo, co jest miarą sukcesu człowieka, który pisze? Często. Tak, ale pierwsze, znaczy to już jest odpowiedź, natomiast takie, kiedy zadaję to bez kontekstu, to pada często pytanie, odpowiedź, że autor pisze, bo chce zarobić pieniądze. Czyli jeśli zarobi dużo pieniędzy, to znaczy odniósł sukces. Ja twierdzę, że nie. Pieniądze są wtórne. Pierwsze jest właśnie to. Dostęp do odbiorców. Jeśli książka jest nieczytana, to autor nie odniósł sukcesu, tak? Niewątpliwie miarą sukcesu autora jest to, że ludzie go czytają, a pieniądze są wtórne. Dopiero za to idą. Czyli autor ma szansę łatwiej dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców. Dla wydawców potencjalnie są to mniejsze koszty, większy zasięg, czyli to samo co w przypadku autora. I nowe możliwości dotarcia do czytelnika. To, że uwalniamy się od tej fizyczności, tej konieczności przenoszenia fizycznych rzeczy, daje nam korzyści na przykład ekonomiczne, tak? Ale nie tylko, bo czas też się liczy, tak? Jeśli z książką jesteśmy w stanie dotrzeć do czytelnika szybciej, no to też jest to dla nas korzystne. Wydawca może też ponosić mniejsze ryzyko finansowe, nie musi drukować całego dużego nakładu. Produkuje plik cyfrowy, oczywiście przygotowanie pliku cyfrowego też kosztuje, też trzeba książkę opracować redakcyjnie, też trzeba ją przeczytać, zredagować, ale nie trzeba drukować fizycznych przedmiotów, nie trzeba ich magazynować i przewozić. W związku z tym ryzyko finansowe, niezbędne inwestycje są mniejsze. Jakie możliwości daje książka w edukacji, czy e-książka w edukacji? No po pierwsze, są dwa obszary, tak? Po pierwsze, dostęp do lektur. Wiadomo, że uczniowie, studenci muszą czytać lektury. I teraz jeśli znowu, no nie czytają, bo muszą, tak? W związku z tym nie dlatego, okej, dobrze by było, żeby czytali, bo chcą, ale często jest tak, że czytają, bo muszą i potrzebują książki w konkretnym momencie, na konkretny czas, bo mają jutro lekcje, bo mają jutro wykład, bo mają jutro kolokwium i dzisiaj muszą szybko do tej książki dotrzeć. Oczywiście mogą iść do biblioteki, mogą książkę kupić, natomiast jeśli mogą książkę mieć w formie cyfrowej, to świetnie, tak? To jest dla nich najwygodniejsze, tak? Nie muszą się ruszać z domu. Jeśli mają dostęp do lektur, to jest to, czego oni chcą. I to jest jakby pierwszy aspekt i pierwsza możliwość, pierwszy obszar zastosowania taki najprostszy tak naprawdę do realizacji, bo te lektury już są. Trzeba tylko z nich zrobić e-lektury, a tym zajmuje się między innymi Jarek. I z tym też oczywiście są problemy, ale to jest pierwszy krok, który już został wykonany. Drugi krok, który też już jest wykonywany, to są e-podręczniki. Oczywiście tutaj jest rzecz ważniejsza i trudniejsza. Podręczniki to jest coś, co powstaje, tak? Coś, co musi się rozwijać, bo lektury to zakładamy, to jest to, co już było i to, co musimy przeczytać. Podręczniki to jest to, co powstaje, to z czego korzystamy. W szczególności podręczniki nowoczesne i elektroniczne powinny móc korzystać z tych możliwości hipermedialnych czy multimedialnych, które daje nam ta książka, czyli mogą tam być oprócz słowa pisanego ilustracje, filmy, być może interaktywne testy, ćwiczenia. To jest coś, co tak naprawdę jeszcze nie jest do końca rozpoznane. Co można i co warto zrobić, przygotowując te podręczniki, korzystając z tych nowych możliwości technicznych, które mamy. Lekkość, tak? Tutaj to hasło lekkość oznacza to, że wiemy, że problemem, zwłaszcza w klasach młodszych, jest to, że dzieci muszą nosić bardzo ciężkie plecaki. Książki po prostu ważne, jako obiekty fizyczne są ciężkie. Jeśli bylibyśmy w stanie dać dzieciom książki w postaci elektronicznej, to wystarczy im potem urządzenie tej wielkości trochę większe, bo prawdopodobnie jako czytelnik, jako podręcznik do szkoły, to powinno być większe urządzenie, być może z kolorowym wyświetlaczem, ale dalej to będzie jedno stosunkowo lekkie urządzenie. Jeśli jesteśmy w stanie coś takiego dzieciom dać, to na pewno się z tego ucieszymy.
A ucieszą się z tego też ich rodzice oraz lekarze, tak? Gdzie będą mniejsze ciężary musimy na plecach, na pewno na tym skorzystają. Interaktywność jest to właśnie, co powinno być wykorzystywane przede wszystkim we podręcznikach, te nowe możliwości. Dostępność, mobilność to jest też, to już jest oczywistość, tak? Jeśli ktoś ma do przeczytania lekturę, może ją czytać jadąc w tramwaju, może ją czytać siedząc w kawiarni. To jest coś, co też no, młodzi ludzie w szczególności są przyzwyczajeni do tego, żeby pracować z mediami cyfrowymi wszędzie i zawsze. Mówimy o książce cyfrowej i tutaj jest nie sposób tutaj pominąć jednego tematu, czyli zabezpieczeń i bezpieczeństwa. Ten temat w przypadku książki jako e-podręcznika, jako książki dla edukacji jest moim zdaniem mniej ważny, natomiast ogólnie jest on ważny, bo jest czymś, co jest podnoszone przez wydawcy. Wydawcy nieśmiało wchodzą w ten rynek książki elektronicznej, bojąc się o swoje bezpieczeństwo. I pierwsze pytanie, kiedy rozmawiamy z wydawcami na temat książki jako e-booka, jako książki elektronicznej, jest pytanie, a jak zabezpieczacie wasze książki? I tutaj można by na ten temat całe oddzielne, duże spotkanie zrobić, ale sprawa nie jest oczywista. Znaczy nie jest oczywiste, że książki cyfrowe należy zabezpieczać w ogóle. I nie jest oczywiste, w jaki sposób należy je zabezpieczyć. W tej chwili trendami takimi, trend powszechny jest taki, żeby zabezpieczać książki, przywiązując je do konkretnych urządzeń, czyli stosując zabezpieczenia typu DRM. Ja je nazywam zabezpieczeniami typu więziennego, czyli więzimy książkę na konkretnych urządzeniach. Czyli odbieramy jej tę cechę, która jest bardzo ważna, czyli odbieramy tej książce cechę mobilności, cechę przenośności. Jeśli ją związujemy z innym urządzeniem, to zabieramy pewne możliwości. Oczywiście, czyli tak naprawdę odbieramy użytkownikowi możliwości swobodnego dysponowania tą książką. Jeśli przywiązujemy ją do czytnika, na który ją kupiliśmy, nie możemy z niej korzystać na komputerze albo na telefonie, no to użytkownik będzie niezadowolony. Tak? Jeśli kupiłem książkę, to chcę jej używać na wszystkich urządzeniach, które mam. Ważny jest tutaj aspekt psychologiczny, jeśli chodzi o zabezpieczenia. A zabezpieczenia są skonstruowane w ten sposób, że dotykają tych, którzy są legalni. Czyli jak ktoś kupił książkę z zabezpieczeniami, to on ma problem z tym zabezpieczeniem. Jeśli ktoś pozyskał ją nielegalnie, to nie ma zabezpieczenia. Więc to jest dla mnie taka trochę przewrotność, tak? Że ten, kto kupił i jest legalny, jest karany. Jeszcze mam kilka słów na temat tego czegoś, co mnie zawsze dziwi. Dlaczego jest problem, żeby od książki przejść do e-książki? Od 20 lat wszystkie książki są robione na komputerach. Autorzy piszą na komputerze, wydawcy wydają książki korzystając z komputerów, studia BTP pracują na komputerach, więc wszystkie książki od kilkudziesięciu lat, od 20 lat są potencjalnie e-książkami. Ale jest problem, tak? Znaczy okazuje się, że jak zaczynamy, chcemy z książki zrobić książkę, to okazuje się, że to nie jest łatwe. Że ta książka, ta forma, sposób zapisu tej książki w komputerze jest taki, że po drodze straciliśmy pewną część informacji, w szczególności cały proces wydawniczy był nastawiony na druk, czyli na formę książki kodeksowej. Czyli cały proces przygotowania książki do publikacji był robiony tak, jakby ta książka kodeksowa była ostatnią formą książki. W szczególności tutaj paradygmat Pacific, czyli what you see is what you get, moim zdaniem jest ślepą ścieżką, ponieważ w rzeczywistości to jest what you see is all you get. Tego tematu też nie będę rozwijał, bo nie mam czasu, ale jest to coś, co jest istotne. To pominiemy w ogóle, natomiast podsumujemy i tak naprawdę to podsumowanie będzie też wstępem do dyskusji. Tak? Czy rozumiemy nieuchronność i konsekwencje cyfrowej rewolucji? We wszelkich aspektach, tak? W tym konkretnym przypadku mówimy o książce w edukacji, więc czy rozumiemy, co cyfrowa książka oznacza w edukacji? Czy potrafimy uczyć się na błędach, tak? Czy błędy, które gdzieś tam zostały kiedyś popełnione, powtarzamy, czy próbujemy zrobić coś lepiej niż kiedyś zrobiliśmy sami, czy kiedy zrobił to ktoś inny? I czy chcemy i umiemy skorzystać z możliwości technicznych, jakie mamy w zasięgu.
Także na ten temat będziemy mówić w dalszej części spotkania, a w tej chwili przekazuję.